Siemanko, siemanko, witam. Yo! Yo! Pany, dzisiaj tyle rzeczy się dzieje na streamie. Wbijamy 1400 albo i 1500 LP. Będzie Epal, będzie Heimerdinger, będzie szkoła, będzie Fatishan. Wuda też będzie. Też, panie laseczek i oponentów matki. Ale pierw zaczniemy od solo queue. Zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda i z czym to się je. Zagram w odcinku szkoły. Na razie nie mogę nic powiedzieć, ale stay tuned, bro, stay tuned. Będzie grubo. Dobra, bo już pewnie przyszły nowe osoby, a to miało być info tylko dla was, nie? Więc nic nie wiemy. Oczy widzą, uszy słyszą, usta milczą. Gierka z kapsem na Poco Virtuoso na Sonie. Intoxicated jest giga gównem. O, i ten mid też ich jest słaby. Chyba wygram, ale to pierwsza gra dnia, więc się nie napalam. Nagramy TikToka ECPU dwoite na Poznaniu. C. Tako. Tutaj autosek, ku na odchodne, kurwa, słabe ku, ale zobaczymy, jak to lata, jak to działa. Wchodzę, przejmuję presję dalej, autoskiem dopycham ku, dodżuję, ku rzucam. Oni mają, nie mają ghosta i my nie mamy ghosta, ale oni mają heala, ja mam ignite'a. Ignite kontruje heala, jak dobrze użyjesz, wiesz o co chodzi, nie? To jest... Słabe Q, mam jeszcze pota, ona też ma jeszcze jednego pota. Ma jeszcze Sona, ale ta Sona dużo nie leczy, nie wiem gdzie jest. No, tutaj moja Zeli to chyba skille czyta jeszcze. O, jungle gap, jeśli to usłyszałeś. Dzisiaj twój jungler zostanie zgapowany, nie może z tym nic zrobić. Nawet jak napiszesz serduszko u swojego ulubionego streamera, to nic nie da. Czy możemy ich znajdować? A, ten dżungler inwajdował nas, się wyjebał? Dobra, chyba nie ma co tutaj świrować, dam się skierować. Jak to mówią. Pierwsza gra dnia, więc wydaje mi się, że jakbym stanął na to nie wygram. Chociaż dzisiaj słyszałem takie info, że dzisiaj jest winner's queue, to prawda czy nie? Jak wam dzisiaj solo queue idzie? Potrzebuję opinii high-elo graczy. Jest tu ktoś z high-elo? Gold 2 w górę. Stan solo queue, git czy wy? Tak jak chciałem. Ale ten Zak będzie silny, ja pierdolę. Jeszcze jeden! No kuta... I'm so fucking good, bro! Yo! This Lulu is so insane! Komu stoi, pisze, stoi. Sona będzie miała szybciej szóstkę niż ja. O, nie tak. Tak będzie ciężko. Ja zginę? Kazik od góry. Ta Zeli jest tak kurwa chujowa. Kapsik? Jeszcze nie ten stejcik. Jebniemy go? Typa. To może się udać. O, Herald? O, widzą. O, ja nie wiem. Co to kurwa? Ha? Chyba nie musiałem nawet flashować. Co ta kurwa zrobiła dziwka? No halo! Ile? Puść mnie! Nie ma erki, jestem fajny. Ole mnie spalił! No i elegancko, double kill, mam już item, przyjść ty?
tak szybko na saporcie się wbija. Wystarczy, że przypadkowo podpierdolisz jednego killa czy dwa i już masz item. Jeden? O, oczywiście, że Adega, mać. Ta Zaja tego nie skieruje, ta Zaja nie skieruje, nie, nie, ona jest za słaba. Raczej gierka powiedziałbym, że darmowa. Dzięki Nenkiu. Dobra, playlista pod wi... Dobra, fleszne. Ty, co to kur... Garnuchu, jak przystało na członka tajnego klubu R, pozdrawiam czarodziej z mety, miłego dnia wszystkim. Co to jest kurwa slow? Czemu ona nie umie trafić? Ja pierdolę, ona celownika nie ma. Bo mój Zach to jest bez jednej ręki. Mój top jest giga do tyłu, a mój AD jest... Pisz... No jaki to jest kurwa slow? Ja mam 185 movement speeda. Wiesz, jak Riot naprawi inflację, dodadzą kolejne dywizje? To tak jak w Polsce, chcą naprawić inflację i chcą dodać 800+. To ludzie dobrze mają w głowach. Słyszeliście o 800+? Taki banger, ja p***olę. Tyle pitosu. Tak szczerze, Kasako, wydaje mi się, jakbyś zrobił sobie miesiąc przerwy i nie coinflipował każdej gierki, to może topka EUW reprezentowałaby jakiś poziom? Co to znaczy? A czemu on wchodzi? Kaseko, ja to cię podziwiam i jesteś moim idolem jako streamer i gracz bez szydery. Ludzie ci pisze takie toksik rzeczy, a ty masz... Szkoda, szkoda, ale kto by się spodziewał, że pierwszą grę dnia wpierdolę? No, no chyba kurwa każdy, no. Oczywiście, że pierwszej gry dnia... 28?! Ile? Śmieszny TikTok na dziś. Muszę jakiegoś dobrego znaleźć. To będzie TikTok, który będzie opowiadał cały mój dzisiejszy dzień. Alter Ego. Yo. Dzień dobry, Polsko. Witamy was z zaśnieżonej Małopolski. Dojechaliśmy. A jest jeszcze ten wykres kurwa Bitcoina. Tu kupiłem, tu sprzedałem. Można jakoś to ustawić? O, sezon 12. O, tu rank 1, zobacz, a później to już kurwa, to zaczęło się granie ze girlami. No, w lipcu, w mid-sezonie, najtrudniejszym momencie miałem rank 1. A tutaj jak w tym sezonie idzie? Tutaj do góry, tutaj lekkie schody. Ja kurwa stakuję 1100 LP od lutego, 20 luty, 3 miesiące. 3 miesiące jestem na tym samym elo. No jestem trochę gównem. Hey. Rzeczą, którą chciałbym wam radzić, to jest ogarnięcie swojego mentalu podczas rozgrywki. Kurwa mać, no co to jest? Jeszcze ta sama bluza. Szymon jest taki dobry. Kto to kurwa zapisał na streamable? Jezu, kiedyś byłem tak przystojny, piękny, młody. No zobacz, jaki szefito. Pa, mam też drugi filmik dla ciebie, pokażę ci. Ale skręca. Ale kiedyś tak było. Elektryk wysokich napięć? Co to? Jest pan w telewizji Młodzież. Od ilu lat pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. A tu sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba postępować. No jak saper raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. Tu przepraszamy, musi pan zejść. To, ja to powinniś blokować, nie powinniś. Nie znam tego. Wielka straż, kurwa. Za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty.
kurwy jebane. I tak powiem, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w pizie, połowę policji i tu straż miejską wyjebał. Oni sobie tylko kurwa. Co? Dobra, teraz kurwa pierdoli mi jak wywiad udzielam. No i co dalej powiem, kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 zł renty za 35 lat pracy. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa. Takich jak tu chodzą, nie? No. A ile pan zarabia w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 zł na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to kurwa dykty ciężkie, kurwa. Kiedyś... Obijają... Kiedyś 9 lat temu? Kiedyś takie czasy były, kurwa, 3 zł za godzinę? Leci, leci. To teraz kurwa. Zobaczymy, co można zrobić z wiadrem benzyny. O, ja to znam, ale nie wiem, czy mogę to pokazać. Mogę? Kurwa. Patrz, kurwa, będzie jara się, kurwa, wiadro. Czarodzieje. Ty jebany dał mnie. Tego nie zgasisz już, ty jebany debilu. Nie zgasisz. Koc, dawaj koc. Gasz to. Ja pierdolę, koc. Blat. Kocem ty się zgasisz. Ty głupi mały jebany. Nie wiedziałem, że tak jest. Kocem to zgasisz, kurwa, to jest benzyna. Nagrałeś to? Nagrałeś to? Nagrałeś to. Nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon? Ale głupki jakie... Zajebiste to było. Cicho, cicho. To był ekstra klasa, tak właśnie musiało być. Panato, tak kiedyś liga wyglądała. Inspired na mumu? No i cyk, ograne. 10 lat temu, stary, to jest takie dobre. Pokaż idolkę. Pokaż idolkę. Pokaż idolkę z osobą towarzyszącą na zdjęciu. W czapce. Związanych włosach. Z kosmetykiem. Pokaż idolkę. Pokaż idolkę. Sprawa wagi delordowej? Kurwa, to duża waga, już patrzę. Cześć, nazywam się Basia Pawlika. W tej chwili za chwileczkę zerwę ze swoim chłopakiem, który właśnie się umówił na randkę z moją nowo poznaną koleżanką. Ciii. Idziemy. Raffaello? Cześć! I co, to się nazywa mecz? Ja wiedziałem, że to wyjdziesz. Nie, nie wiedziałeś. Wiedziałem. Nie. Wiedziałem. O. Tak wygląda mecz u kolegów? Wiedział czy nie, że wejdzie? Wiedziałem, że wejdziesz. Nie. Ja mu wierzę, ja mu wierzę. Olaf, nie wiedziałeś, kurwa. Wiedziałem. Nie. W tej chwili odejmij mi klucze do mieszkania. Tak? Tak. Nie. Widzisz, laski takie są. Spruje się, kurwa, jak sobie pójdziesz do koleżanki jakiejś, no. I masz się więcej... A z ziomkiem to się pół roku nie widzisz? I nie piszecie nawet z 2 lata? Napiszesz do niego, dawaj na kepsa, na browara, wyjdziecie na 100%. A laseczka? Nie odpiszesz jej 5 minut i już do ciebie spinę, a ty ja pierdolę, stary, weź wyluzuj. Ty nie pokazywać u mnie. Nie, że nie pokażę. Nie, Olaf, ja ci przywiozę rzeczy. Mam na to sobotę i niedzielę, ja ci wszystko przywiozę, ty się o to nie martw. Ale kurwa, żeby takie coś mi robić, to jest po prostu jakieś niepojęte, Olaf. Masz szczęście, że trafiłam na uczciwą dziewczynę, która mnie o tym poinformowała. Yo! Ty, Koncio! Raffaello przyłapany na zdradzie. Raffaello. No zobacz. Gościu, zdradził. Ja bym cię nigdy nie zdradził. Mwah. A ty masz pecha, że jesteś takim frajerem i możesz mnie zdradzać na prawo i lewo. Rozumiesz to? Kim ty jesteś, kurwa? Najgorsze jest to, że ja nie jestem tą, którą
która jest taka naiwna i głupia. Z takich bangerów z internetów kiedyś, to ja pamiętam... był taki filmik, jak gościu księdza zaprosił i szatana udawał coś takiego. Nowy Paris? Do końca? Głupia, wiesz? Bo jak mnie coś razi i denerwuje, i to ja próbuję dociekać prawdy. I masz w tym właśnie pecha, że na taką osobę trafiłeś jak ja. A teraz się ubieraj, bo ta dziewczyna zaraz wychodzi. Takie porucha? Rafaello, na pierwszą randkę też mi przyniosłeś Rafaello. No? Wypierdalaj, ludzie chcą zjeść. Niech wszyscy zobaczą, jaki jesteś. Kasuj to z internetu. Yo.